Sobutki tczewskie miały mocny sportowy akcent, bieg uliczny na dystansie 5 km. Wzięło w nim udział blisko 300 osób. Bieg o nazwie Tczew na Piątkę z atestem PZLA to jedno z najmłodszych stałych wydarzeń sportowych w naszym regionie. Patronatem tę imprezę objął prezydent Tczewa, a towarzyszy ona organizowanym przez nasze miasto Sobutkom. Tczew na Piątkę szybko stał się jednym z najpopularniejszych biegów. Zapisało się na niego 339 osób, a linię mety minęło 296. Na uczestników czekały pakiety startowe z materiałami promocyjnymi Tczewa, w tym niepowtarzalną koszulką po przekroczeniu linii mety każdy otrzymał unikatowy, pamiątkowy medal. Pięciokilometrowa trasa wiodła ulicami Starego Miasta i Czyżykowa. Start i metę zarazem usytuowano przy wjeździe na Nadwiślański Bulwar. Oprócz kategorii kobiet i mężczyzn Open wyodrębniono 10 kategorii według podziału na wiek i płeć. Imprezę prowadził dyrektor Powiatowego Centrum Sportu Tomasz Tobiański. Atmosfera była radosna i przyjacielska. Wielką owację na starcie otrzymali najstarszy uczestnik biegu Stanisław Niwiński oraz pokonujący trasę o kulach Edmund Pałasz. Zwyciężył Andrzej Rogiewicz z Postolina, który uzyskał czas 15 minut 7 sekund. Drugi był Mateusz Niemczyk ze Starogardu Gdańskiego, a trzeci trzewianin Patryk Sowiński. W kategorii kobiet zwyciężyła Gdynianka Aleksandra Baranowska-Trzasko przed Natalią Ruchlewicz i Agnieszką Stolarów. Za naszym pośrednictwem organizatorzy z Powiatowego Centrum Sportu i Stowarzyszenia Biegający Tczew za pomoc dziękują służbom mundurowym oraz wolontariuszom z Zespołu Szkół Katolickich.